tutaj majstry, jak to się robi. Dźwigu, jak operujemy. Tutaj stawiamy domek drewniany. Chłopaki szykują ściany, tam pierdoły. A my tutaj mamy na naszym ekranie wszystko. I tutaj robimy sobie taki plan naszej haciendy. Tu macie metry, ile jest od nas, od środka obrotu dźwigu. Tu macie stopnie. Tutaj na dole jest 90, tam jest 89. Tak ładnie mamy ustawiony dźwig. Tu widzicie ściany, dajemy na 13 metrów, 17, 16, 11, 14, 19, tam 19,5, 19,5. I tutaj mamy nasze, tutaj mamy stopnie, jak się dźwig obraca. Widzicie, teraz jesteśmy ustawieni na 111 stopni. Tutaj mamy nasz zasięg od naszego centrum środka obrotu 14,5 metra. Tutaj mamy długość wysięgnika 39 metrów. Wysokość od ziemi 39. No i tutaj mamy naszą wagę. Możemy sobie zrobić tarę, że nam pokazuje, ile dokładnie kilogramów wychodzi. Tutaj tak na oko wiemy, tu jest 800 kg waży hak z dźwigiem. Co tutaj więcej mamy? Tu nam pokazuje, jaką mamy prędkość obrotu, czyli mamy ustawione na 100%. Tutaj mamy wysięgnik na 79. Sam wysięgnik, tak jak teraz, jest teleskop ustawiony do góry. Tutaj mamy wagę 2,7 tony, nacisk na składanie się teleskopu. To jest dźwig Liber, 70 ton. No i to wszystko. I tak się fajnie operuje sprzętem. Tam już macie domki postawione. Tutaj mamy prawie gotowy dojazd. Tu co mamy fajne, podnosimy dach w całych elementach, czyli cały dach wchodzi na budę. Tutaj macie drugie dachy. Tam już szykują rusztowanie, tam będą zalewać podłogi. A my tutaj sobie siedzimy, mamy dwa joysticki. Ten jest od obrotu, tutaj mamy przesuwanie wysięgnika do przodu. Na boki jest przesuwanie do przodu. Góra, dół, jest przód, tył i to wszystko.